8 czerwca na krakowskich Błoniach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie obchodził swoje 20-lecie. Na co dzień fundusz zajmuje się poważnymi projektami, ale tym razem ekologii towarzyszyła atmosfera rodzinnego pikniku. Dzisiaj się bawimy i chcemy się bawić ze wszystkimi, stąd do tej zabawy zaprosiliśmy też naszych beneficjentów. No i mam nadzieję, że troszkę relaksu pracownikom też nie zaszkodzi. Ostatnio aura nie sprzyjała żadnym piknikom rodzinnym, a jak widać dopisali również nasi beneficjenci, którzy chcą tu pokazać, zapromować to, co robili przez te 20 lat na rzecz ochrony środowiska, jak również swoje gminy, i to jest bardzo ważne. Swoje namioty rozłożyli beneficjenci funduszu. Było więc barwnie, smacznie i lokalnie. Wszędzie już byłem, wszystko widziałem, to jest mój najlepszy. Ja jestem zauroczony tym, że tyle gmin się zgłosiło, że tyle instytucji się zgłosiło. Każda reprezentuje swoje osiągnięcia. I na pierwszy rzut oka te stoiska naprawdę robią wrażenie. To takie pozytywne wrażenie, każde jest inne. Jedną z atrakcji była gra terenowa. Każdy, kto zebrał 5 pieczątek na 5 różnych stoiskach, mógł w nagrodę m.in. unieść się w górę balonem. My również postanowiliśmy odwiedzić stoiska beneficjentów funduszu. Przedstawiciele z Pytkowic postanowili trafić przez żołądek do serca. To, co mamy tutaj, to mamy z własnych przetworów, z własnego chowu, czyli własne gospodarstwa. Praktycznie każda z nas na swój sposób jest rolnikiem i gospodarzem i dba o ochronę środowiska, tym bardziej, że Spytkowice to jest duża wieś. Najlepiej przecież smakuje to, co naturalne, a naturalne produkty zawdzięczamy czystemu środowisku. Ekologia to priorytet także dla gminy Bukowno, kolejnego z beneficjentów funduszu. Miasto od wielu, wielu lat nakłada wiele środków i finansowych, i organizacyjnych, żeby tą ochronę środowiska traktować bardzo poważnie. Uczestnicy pikniku mogli też odwiedzić nowoczesne mobilne laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. I 133,3 decybela. Ja cię sunę, niech pani tego gardła nie leczy, bo to się źle skończy. Możemy na bieżąco sprawdzić, jaki mamy stan naszego powietrza w Krakowie, tutaj na Błoniach. Oprócz tego, jaka jest emisja hałasu, jak się ją bada. A do tego jeszcze możemy zbadać, jak wpływa na nas telefonia komórkowa. To tutaj właśnie dzięki tym laboratoriom, które stoją. Na pikniku obecni też byli strażacy. Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Ratownicy zaprezentowali swoją pracę w specjalnych gumowych kombinezonach, chroniących przed substancjami niebezpiecznymi. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zorganizowali konferencję, na której mówili o zapinaniu pasów przez kobiety w ciąży. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz tresury i umiejętności policyjnych psów patrolowo-tropiących. Swoją pracę zaprezentował też samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji w Krakowie. W czasie trwania pikniku ankieterzy pytali mieszkańców Małopolski o to, jak ważna jest dla nich ekologia, i prosili o ocenę inwestycji przeprowadzonych przez fundusz. A na spotkaniu z dziennikarzami przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu przypomniała, że w tym roku swój jubileusz obchodzą wszystkie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w całym kraju. Ewidentnie efektywność Wojewódzkiego Funduszu w Małopolsce, Funduszu Krakowskiego, jest tutaj widoczna. Takiej fajnej imprezy jeszcze nie widziałam. Mam nadzieję, że to będzie początek kolejnych lat dobrobytu dla środowiska w województwie, dla wszystkich beneficjentów, i że nie tylko pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu, ale także unijne środki, które mam nadzieję do nas i do województwa małopolskiego napłyną szeroką falą, że będą bardzo skutecznie tutaj zarządzane przez Wojewódzki Fundusz. Tego życzę i województwu małopolskiemu, i funduszowi, i Radzie Nadzorczej, żebyśmy mieli czego pilnować. Piknik rodzinny miał charakter edukacyjny. Przy stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie można było m.in. poznać ofertę funduszu. To jest też takie przesłanie tego pikniku, że w ten sposób świętujemy jubileusz, żeby to też było jakiś taki oddźwięk pozytywny, między innymi, że wspólnie razem możemy chronić środowiska. Jak chronić to środowisko, można się też dowiedzieć dzisiaj. I ten piknik ma już takie przesłanie edukacyjne. To pierwszy piknik rodzinny zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ciągu 20 lat na ochronę środowiska w Małopolsce fundusz przeznaczył ponad 2 miliardy złotych, z których skorzystało 1,5 miliona beneficjentów.